Agnieszka Durska i Agnieszka Dąbrowska, po prostu o ubezpieczeniach i o BLS-ie. I postaramy się wytłumaczyć Wam, co to jest BLS, dlaczego warto o tym pomyśleć przy zakupie ubezpieczenia komunikacyjnego, co on daje, co to jest BLS. Bezpośrednia likwidacja szkód. Żeby powiedzieć, czym jest BLS, tak naprawdę musimy wspomnieć krótko o tym, czym jest polisa OC. Polisa OC, obowiązkowa polisa, którą musi wykupić każdy posiadacz pojazdu mechanicznego po to, żeby chronić z jednej strony swój portfel, a z drugiej strony, żeby zagwarantować poszkodowanym, osobom którym wyrządzimy szkodę, że otrzymają należne odszkodowanie. W standardowej ścieżce likwidacji, bo oni też musimy powiedzieć, żeby pokazać jakie są różnice, yy, Poszkodowany, musi udać się do ubezpieczyciela, którego nie zna, który jest mu kompletnie obcy, który mm, być może jest zasłyszany, być może nie, może jest to mała firma, może duża. Muszę się udać w sytuacji, kiedy miałem szkodę, do kogoś, kogo kompletnie nie znam. Muszę ustalić numer telefonu, zadzwonić, powiadomić. I kontaktować się z obcem. W Belesie jest lepiej, jest inaczej. W Belesie korzystam z usług kogoś, kogo wybrałem, kogo znam, być może kogoś, kto, kogo polecił mi sąsiad, być może kogoś, kogo lubię dlatego, że ma sieć warsztatów, która jest obok mnie, z której korzystam. Ważne jest to, że to jest moja decyzja. W bezpośredniej likwidacji szkód dzwonię do swojego ubezpieczyciela, do kogoś, kogo znam i to on prowadzi moją sprawę. On przyjmuje zgłoszenie i inne kroki. Jak to jest na miejscu wypadku? Prześledźmy sobie tę sprawę tak od tego momentu. Zdarzyła się szkoda, jesteśmy w nerwach, wysiadamy z samochodu, wrzeszczymy na drugiego kierowcę, który się nie zatrzymał w odpowiednim miejscu, tylko na naszym zderzaku, a i teraz, co się dzieje? Czy ja od razu muszę dzwonić do swojego ubezpieczyciela? Jak to, jak to powinno wyglądać? No, różnie z tym wrzeszczeniem, bo jedni płaczą. Ja bym To zależy od emocji. Natomiast y, możemy, nie musimy. Możemy zadzwonić do swojego ubezpieczyciela od razu, możemy to zrobić później. Jeśli mamy jakiekolwiek wątpliwości, zróbmy to na miejscu. To jest sytuacja, która nic nas nie kosztuje. Wystarczy zadać pytanie. Jakikolwiek, co mam zrobić, nie wiem jak się zachować. Właśnie, pomóż. Tutaj Jestem jest w stresie. Yy, bardzo trudna taka yy, dla każdego poszkodowanego sytuacja, mhm. w której z reguły większość nas najpierw pomysł, nie, no że trzeba natychmiast yy, wzywać policję. E, trzeba? Nie trzeba. To oczywiście zależy od yy, naszych Potrzeb Zależy od wielu sytuacji. Jeżeli mamy do czynienia z prostą, stłuczką, z, z o prostą takich mówimy. Kolizją, nie mówimy o, o takich mówimy o takich wypadkach. Takie, które dotyczą właśnie takie dotyczą Walesu. Prosta stłuczka, prosta kolizja najczęściej zdarzająca się w mieście, w piątki po południu, kiedy się spieszymy i hmm, chcemy zacząć weekend. W prostych przypadkach. To, czy jest to proste, to jest czasami nie tylko nasza ocena, to jest ocena też tej drugiej strony. Jeśli jest prosta w rozumieniu Okoliczności, ale jednocześnie ważne jest, jak się zachowuje ten sprawca, tak? Jeśli ten sprawca jest zgodny z nami w ocenie sytuacji, to rzeczywiście mamy do czynienia z prostą sytuacją. Wystarczy oświadczenie tegoż sprawcy, spisane albo na kartce papieru, albo na formularzu przygotowanym, który powinniśmy mieć zawsze przy sobie. Natomiast Czasami jest tak, że czujemy się niekomfortowo i nawet proste przypadki stresują nas z jakiegoś powodu. Więc jeżeli rzeczywiście nawet w, prostym, w prostej sytuacji jesteśmy w potrzebie, żeby mieć jakieś wsparcie w postaci policji, nie ma przeciwwskazań ku temu, żeby z takiej potrzeby skorzystać. Natomiast to do zasady prosty case wyciągamy kartkę papieru długopis wymieniamy się wszystkimi danymi które są niezbędne do tego żeby Czyli później zgłosić szkoda właśnie bo teraz tak wiemy że już będziemy zgłaszali do swojego ubezpieczyciela mm -hmm. ale musimy tak czy inaczej mieć dane jakie to są dane od drugiego kierowcy imię nazwisko, nazwisko mm -hmm. wszystkie dane dotyczące Samochodu, czyli marka, model, numer rejestracyjny, numer polisy. No, w takim oświadczeniu muszą się znaleźć informacje dotyczące, gdzie, co się stało, kiedy się stało. Wskazanie, że. Taki sprawca przyznaje się do winy. To, to jest jakby dobrze jest to opisać tak, żeby jasno wynikało, co, co było przyczyną, a jaki był skutek, tak? Czyli jakie uszkodzenia nastąpiły w moim pojeździe, ewentualnie możemy też zrobić zdjęcia. To na pewno pomoże ubezpieczycielowi w procesie likwidacji i przyspieszy całą procedurę. Spisaliśmy. Ten człowiek napisał nam na kartce, że tak to z jego winy wyjechał z podporządkowanej, nie zatrzymał się, nie ustąpił nam pierwszeństwa albo nie wyhamował, wjechał w nasz wzderzak. Rzeczywiście nie ma problemu z uznaniem swojej winy, podpisuje nam karteczkę. a I co dalej się dzieje? Dzwonimy do swojego ubezpieczyciela. Dzwonimy do swojego ubezpieczyciela i nasz ubezpieczyciel mówi nam. Czy możemy skorzystać z BLS-u? W większości przypadków odpowiedź będzie tak, możesz skorzystać No właśnie, a z co się dzieje, jak nie mogę? Co się dzieje, jak nie mogę? Ubezpieczyciele... I dlaczego nie mogę? Jak to działa? Jak to działa? BLS, jak każda usługa, jest złożony w pewne ramy i te ramy oczywiście. Powodują pewne ograniczenia. No, nie możemy zbudować dobrej jakościowo usługi, wrzucając ją, nie opisując jej, nie standaryzując jej. BLS też jest wystandaryzowany, więc ma pewne ramy. Prosta szkoda, jestem poszkodowany. Szkoda miała miejsce na terenie Polski. Proste zdarzenie w rozumieniu takim, że nie jest to karambol. Tylko zwykłe zderzenie dwóch pojazdów. Nie było szkód. Osobowych, czyli nie ma rannych, nie ma zabitych, mogę skorzystać z BLS-a, BLS tak? w uproszczeniu. Oczywiście są takie parametry, jak wartość szkody 30 tysięcy, ale to nie jest parametr, który, który, który my jako poszkodowani musimy oceniać. To jest parametr, który jest oceniany przez zakład ubezpieczeń. Co więcej, te 30 tysięcy to nie jest też jakieś istotne ograniczenie, ponieważ większość szkód mieści się w tej kwocie. Oczywiście zdarzają się sprawy, które są na kwotę 100 tysięcy i więcej, ale to naprawdę jest minimalna, minimalny odsetek takich sytuacji. Natomiast nawet jeśli zgłosimy takie zdarzenie do naszego ubezpieczyciela i ubezpieczyciel powie OK, robimy to w bls ie zajmę się Twoją sprawą, zaopiekuję się Tobą, będziesz miał ten komfort, żeby się skontaktować wyłącznie ze mną, cały proces będzie u mnie, a potem się okaże, że niestety zakres uszkodzeń jest szerszy, coś tam wyszło pod spodem, był zderzak błotnik, a okazuje się, że jeszcze coś w środku, to nie jest problem. Zlikwidowaliśmy nie chcę przesadać, tysiące spraw, które przekroczyły te 30 tysięcy, właśnie dlatego, że nie byliśmy w stanie jednoznacznie określić, jaka jest wartość tej szkody, i potem nastąpiło zwiększenie, na przykład z 30 do 80. Nie było to przeszkodą w tym, żeby kontynuować taką usługę u naszego ubezpieczyciela. To jest kwestia. Sposobu współpracy pomiędzy zakładem ubezpieczeń poszkodowanego a zakładem ubezpieczeń sprawcy, bo oczywiście ona musi w BLS-ie istnieć, ale to jest kompletnie nie zna bez znaczenia dla poszkodowanego. To się dzieje w właściwie tle. tak, ja nie muszę o tym wiedzieć. Nie. Czy ubezpieczyciele między sobą jakoś się dogadują, czy przekazują sobie dokumenty, a ja, jak już zgłosiłam sprawę w BLS-ie i ona w BLS-ie została przyjęta, mhm. kontaktuję się ze swoim wyłącznie ubezpieczycielem, tak, tym, którym którego wybrałam, tak. którego lubię, którego mi polecono. Dokładnie tak. To ten mój ubezpieczyciel przyjmuje ode mnie zgłoszenie szkody, ustala odpowiedzialność, wyjaśnia wszystkie okoliczności, ustala wysokość odszkodowania i wypłaca mi odszkodowanie. Mi, serwisowi, który wybrałam. To się odbywa wyłącznie w relacjach poszkodowany, mój ubezpieczyciel, czy ubezpieczyciel poszkodowanego a ubezpieczyciel sprawcy jest sobie oczywiście w tle. Oczywiście, że ta współpraca pomiędzy ubezpieczycielami jest, ona się nie przekłada bezpośrednio na poszkodowanego, natomiast oczywiście ona jest bardzo dobra, bo gdyby nie ta bardzo dobra współpraca pomiędzy ubezpieczycielami, nie byłoby BLS. -u. Czyli generalnie ja mam kłopot z głowy, dzwonię do swojego ubezpieczyciela. Mm -hmm. mm, no dobra. Tylko, czy ja wiem, że mam ten BLS? Jak to jest? Jak, jak, jak do tego podchodzą kierowcy? Czy oni wiedzą w ogóle o tym? Dobrze jest, zawierając umowę ubezpieczenia, zapytać, czy firma, która oferuje mi OC, ma ten BLS, czy go nie ma. Możemy powiedzieć, że dzisiaj w BLS-ie jest 7 zakładów ubezpieczeń. Jest to alians w zakresie portfela, który został przejęty od Awiwy. Jest to Ergohestia, jest to Link 4, jest to PZU, Unika, Warta i Wiener. Alfabetycznie wymieniłam? Starałam się? Tak. Podpiszemy. <laughs> Więc, więc to jest 7 zakładów. To się oczywiście w czasie trochę zmieniało. Zaczynaliśmy w 2015 od 5 zakładów ubezpieczeń, było i 10, ale to wynika wyłącznie z konsolidacji, które są na rynku, więc jakby są zmiany. Tak. Był Gotar, jest Wiener, było Liberty, już Liberty nie ma, więc jakby w jakimś tam stopniu to. Wpływa na poszkodowanych, na klientów, na ubezpieczających, bo, bo te nazwy się w całym systemie zmieniają z roku na rok, tak to nazwijmy, ale to są takie zmiany strukturalne, tak to nazwijmy. Możemy zawsze po prostu zadzwonić do swojego ubezpieczyciela i zapytać, czy ja mam BLS, czy ja mogę skorzystać z BLS-u. No dobra, a jak już kupiłam polisę? I, I właściwie to się tym nie interesowałam, no bo nikt mi nie powiedział, ten skrót jest dla mnie tajemniczy. Mhm. A, no i mam nadzieję, że po naszym podcaście wielu klientów na przykład się zorientuje, że ja też go mam. No to mam, czy nie mam? Jak to sprawdzić? Zadzwonić do ubezpieczyciela. Zadzwonić do ubezpieczyciela. Wejść na stronę polskich zbiorów ubezpieczeń. Czyli, na, y, czy to jest tak, że z automatu, jak mam ubezpiec ubezpieczenie u jednego z wymienionych ubezpieczycieli, a to ja z automatu mam ten BLS? Automat, y, cóż za y, określenie. Y, mam taką możliwość. Każdy przypadek oczywiście trzeba zweryfikować, tak jak mówiłam wcześniej. Każda usługa ma pewne ramy, w których funkcjonuje, są pewne parametry, które muszą być spełnione, więc może się zdarzyć, no chociażby w takiej sytuacji, kiedy, kiedy, kiedy jest zdarzenie, które jest trochę bardziej skomplikowane i uniemożliwia to. Nam przy to przy zdarzeniu, ale jest... ja bym chciała wiedzieć, jak już mm. kupiłam polisę, mam to ocenę. Mm -hmm. u jednego z tych ubezpieczycieli. Czy ten BLS, w razie czego ja już mam, czy coś jeszcze muszę zrobić przy. Zakupie coś, zaznaczyć? Nie, nic nie muszę. Nic nie muszę. Muszę zapytać, czy zakład ubezpieczeń oferuje usługę BLS? To jest usługa, która jest darmowa. Mówimy o BLS-ie, który. No właśnie, on nic został. nie kosztuje. Tak, mhm. on nic nie kosztuje. Mówimy o BLS-ie, który został wypracowany w ramach współpracy z udziałem Polskiej Izby Ubezpieczeń. Tym, który jest oferowany przez siedem wymienionych przeze mnie zakładów ubezpieczeń. Więc jeśli mam umowę w jednym z tych siedmiu zakładów ubezpieczeń, to znaczy, że mam BLS. Oczywiście radzę zadzwonić do swojego ubezpieczyciela, jeżeli teraz nam powstaną czy urodzą się pytania, czy ja mam BLS, czy ja nie mam BLS-u, skoro na przykład nie mam polisy w jednym z tych siedmiu zakładów ubezpieczeń. Bo rzeczywiście na rynku funkcjonują różne usługi działające jak ten nasz systemowy BLS. Więc warto to po prostu zwyczajnie sprawdzić. Są też firmy, które sprzedają BLS jako taki, takie rozszerzenie produktu OC. Więc warto zapytać, być może nawet jeśli kupiłam Polisę, czy kupuję polisę w zakładzie ubezpieczeń, który nie należy do grona tych siedmiu zakładów ubezpieczeń, może będę miała możliwość skorzystania z usługi BLS, ale to trzeba po prostu zadać pytanie. I to będzie Ten. działało wtedy tak samo? To będzie niekoniecznie działało tak samo, będzie działało podobnie. Trzeba zapytać zakładu ubezpieczeń. No dobrze, mam BLS, moja szkoda może być zlikwidowana przez mojego ubezpieczyciela, ja ją zgłaszam. Czym to się różni? O co właściwie tutaj y, kruszymy kopie? Czy, czy tak jest lepiej? Y, czym te zakłady się między sobą różnią? Czy to nie jest tak, że każdy z zakładów likwiduje szkodę tak samo? A dlaczego chodzisz do fryzjera, którego lubisz? No bo to jest mój fryzjer. Zna mnie od lat. Wie jak ciąć. Świetnie, ale każe też zawsze cię znają. Czy chodzisz do tych, którzy zdarza Ci się chodzić do tych, którzy cię nie znają, ale ty jednak ich znasz, ponieważ zapytałaś sąsiadów, przyjaciół, czy są polecani. No dobra, rozumiem. Czyli polecam mi ktoś kogoś i szukam usługi, która ma tych poleceń jak najwięcej, bo wiem, że ten serwis jest lepszy, bo z jakiegoś powodu trafiam w ręce ekspertów. I pamiętajmy o tym, że zwłaszcza w inflacji nie ma co bez sensu oszczędzać, że nie zawsze te 20 zł zaoszczędzone. Tym bardziej, że to jest wydatek, który się rozkłada na cały rok. Dokładnie tak. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję.